Chciałem wam pokazać dzisiaj, bo zacząłem pracę nad napinaczem łańcucha. To dostajecie w zestawie. To jest totalny badziew, chłam. Zobaczcie, co się dzieje. Może jeszcze inaczej. Zębatkę damy. Zębatka pracuje na środkowych ogniwach, prawda? To jest prawidłowo. Natomiast to, ten wynalazek pracuje po zewnętrznych ogniwach. Słyszycie? Te chromotanie takie. I łańcuch zaczyna, ja wezmę na prężę. O, jak podskakuje łańcuch. To jest badziewie po prostu. Takiego czegoś nie powinno się w ogóle używać. Natomiast ja chcę zrobić na takiej zasadzie, gdzie ja to dałem. O, taką zębatkę, z tym, że to jest od innego silnika, także ja tego nie będę ruszał. To będzie na łożyskach i będzie pracować w ten sposób. O. No tu jest mi niewygodnie pokazać, o co chodzi, ale różnica jest, no przecież nie ma o czym gadać. Teraz tak, tu mam już przygotowane łożyska, jedno i drugie, na dwóch łożyskach to będzie i z tego wałeczka będzie wytoczone, zębatka będzie po środku i z jednej i z drugiej strony będzie to pewien odstęp będzie, będzie tekstolit, po prostu żeby między zębatką, jak tu będzie łańcuch, to tu będzie tekstolit i z drugiej tekstolit, no tak żeby to utrzymało pozycję jakąś tam, żeby on się nam tam gdzie nie przekręcał i tak dalej. I to będzie prawidłowe, ale teraz najpierw, żeby te trzy tego zazębienia takie, żeby zrobić, to trzeba najpierw we wałku, w tym wałeczku zaznaczyć tą średnicę i najpierw przewiercić otwory, a potem dopiero toczyć. No, także bierzemy się za robotę. Po prostu żenią wam badziewie, no. Każdy robi te błędy, no. Zakłada takie gówno. Przecież to jest po pierwsze szerokie. To widać chyba owal jest. I ten łańcuch będzie latał w tej nazad. No to takie badziewie, no. To jest po prostu, żeby się, no niby dać coś tam do tego, do zestawu. No. Gówno takie i po prostu nie polecam tego dziadostwa zakładać. No, bierzemy się, szczęki już zmieniłem i no, skończyłem to. Elegancko wchodzi. Teraz będzie trzeba wytoczyć pod te łożyska. Zrobię to na wylodzie. No. Twardy materiał, prawdopodobnie jest to, bo ja to ze złomu mam, jest to materiał pewno z jakiegoś siłownika i on kurczę twardy jest, no ale jakoś tam damy radę. Dobra, bierę się dalej, tak to wygląda. Dobra, no napinacz już skończyłem, na łożyskach pięknie chodzi. Leciutko. Teraz trzeba tylko podkładkę, żeby lekko wystawała. I podkładkę dam z tekstolitu. Tak, żeby była taki odstęp. No, żeby łańcuch nie spadał, czy co tam. Prawdę mówiąc, łańcuch nie spadnie, ale dla pewności. Namęczyłem się trochę, bo ten materiał twardy jest, no ale zrobiłem. No to by było tyle. Jeszcze ośkę dorobić i to by było.
Oskę i dźwignię i to będzie koniec. No tak, tak dopasowałem, że każda jedna zębatka pasuje. O. Czy mała, czy duża. O. O. Ja jak coś projektuję, tak jak mówię, że chodzi o części zapasowe, bo nie sztuka zrobić, jak niektórzy widzę robią i weźmie zaspawa. No i co dalej, jak mi to się wyrąbie. Także w sklepie takich zębatek nie brakuje. Także warto zwrócić uwagę przy jakichkolwiek projektach, że jak coś robimy, żeby były części zapasowe.